Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich telewidzów telewizji Trwam, którzy uczestniczycie w tym telewizyjnym uniwersytecie biblijnym. Dzisiaj spotykamy się w ramach Katedry Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu. Dzisiejszy wykład mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa ksiądz Krzysztof Kinowski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzisiejszy wykład chciałbym poświęcić księdze Rut, a dokładnie dydaktycznemu orędziu tej księgi. Księga Rut nie jest typową księgą mądrościową, dydaktyczną, bo przecież o tych mówiliśmy sobie już wielokrotnie. To księga przysłów, księga Hioba, księga Koheleta, księga psalmów, w której odnajdujemy psalmy sapiencjalne, psalmy dydaktyczne. Księga Rut często jest uważana za księgę historyczną, chociaż dopowiada się księgę dydaktyczno-historyczną. No właśnie, w tej dydaktyce, w tym pouczeniu, które z tej pięknej, pobożnej historii wypływa, dzisiaj na nim chcemy się skupić. Historycznie księgę Rut, historię, którą ona opowiada, umieścimy w epoce sędziów, bowiem opowiada ona o historii pradziadka Dawida. Tego dowiadujemy się tak naprawdę z końcowej części księgi, gdzie pojawia się genealogia, genealogia Dawida. Natomiast to, co jest pięknego i niezwykłego w tej księdze, to właśnie pięknie ukazana Boża opatrzność, która prowadzi zarówno lud wybrany należących do Izraelitów, bo tu spotkamy Noemi oraz jej męża Elimeleka, którzy pochodzą z Betlejem, ale też i ludy obce, te, które jakby wpisują się później w to wielkie działanie Boga w historii. Tu spotkamy mieszkańców Moabu, a konkretnie Rut, która jako Moabitka wrzenia się w rodzinę izraelskiego Elimeleka. Obok Bożej opatrzności księga Rut to też piękna opowieść o tym, jak miłość jest w stanie przezwyciężyć to, co w życiu najtrudniejsze. Zmaganie się także z trudnościami ekonomicznymi, także inność, owo bycie obcym, to jest bardzo ważny element naszej księgi. No ale właśnie na początku przytoczmy sobie, chociaż w jakiejś ogólności, treść księgi Rut, tak abyśmy zapoznawszy się z nią mogli wyciągnąć owe pouczenie dydaktyczne, które kieruje dla nas autor biblijny. Otóż spotykamy Elimeleka i jego żonę Noemi, którzy mieszkają w Betlejem, a więc w małej miejscowości niedaleko Jerozolimy, na południe dokładnie Jerozolimy, w pokoleniu Judy. W ziemi tej nastaje głód i małżeństwo Elimeleka i Noemi wraz z ich dwoma synami, Machlonem i Kilionem, zmuszeni są do, dzisiaj byśmy powiedzieli, emigracji. Opuszczają swoją ziemię, udają się do Moabu, a więc na drugą stronę Jordanu, tam zamieszkują i tam żenią się synowie Noemi i Elimeleka z Moabitkami, z Rut i Orpą. Tam następnie w Moabie dochodzi do przykrych wydarzeń. Otóż najpierw umiera sam Elimelek, następnie umierają także jego synowie, a więc bardzo trudna sytuacja dla Noemi. Pozostaje sama, pozostaje bez męża, bez swoich synów. Z kolei jej synowie nie poczęli jeszcze potomstwa ani z Rut, ani z Orpą, a zatem na kartach naszej opowieści pozostają same kobiety. Pozostaje Rut, Moabitka, razem ze swoją teściową
Noemi. Noemi proponuje swoim synowym, aby powróciły do swoich domów, do domów, skąd pochodzą. Ona zaś planuje powrócić do rodzinnej ziemi, do Betlejem, no bo cóż, los wdowy w tamtych czasach nie był łatwy, tym bardziej wdowy bez rodziny, bez synów, bez pewnego zaplecza klanowego i to dodatkowo w obcej ziemi. A zatem najsłuszniejsza i najlepsza decyzja, jaką można podjąć, to właśnie powrócić do swojej ziemi. Jak widzicie na obrazie przedstawionym, to właśnie ta scena, w której jedna z synowych Orpa odwraca się dosłownie karkiem, bo Oref w języku hebrajskim oznacza kark, więc już o tych symbolicznych imionach sobie jeszcze później powiemy. Orpa odwraca się, dzisiaj byśmy powiedzieli, plecami do swojej teściowej i od niej odchodzi. Natomiast Rut nawet nie chce o tym słyszeć. Rut mówi, że pójdzie dokładnie tam, gdzie pójdzie jej teściowa. Tu pięknie przedstawiony ten moment, kiedy lgnie ona do Noemi i nie chce jej pozostawić samej. Tu jedna z tradycji rabinackich w usta Noemi kładzie, no możemy powiedzieć, surową przestrogę, która oznacza, że wraz z pójściem do ziemi Izraela Rut Moabitka no, będzie musiała przyjąć na siebie cały wielki ciężar i odpowiedzialność, jaką niesie za sobą przestrzeganie prawa mojżeszowego, a także wszystkich 613 zasad, które wynikają z judaizmu. Zanim pójdziemy dalej z naszą historią Rut i Noemi, warto w tle całej księgi zauważyć pewne prawo starożytne, prawo lewiratu, które dokładnie jest przywołane zaraz na samym początku księgi w 9 wersecie 1 rozdziału. Prawo to zostało szczegółowo opisane w 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Otóż prawo to mówi, że wdowa po mężczyźnie, który nie pozostawił potomków, powinna wejść w związek z najbliższym krewnym owego zmarłego, aby to właśnie on zrodził mu synów i w ten sposób mógł zachować żywym jego imię. Tu dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Synowie Noemi nie doczekali się potomstwa, umarli bezdzietnie. Noemi nie miała też innych synów poza tymi dwoma, Machlonem i Kilionem, a więc to teraz na niej jako na wdowie, a tak naprawdę na synowej spoczywa ten obowiązek wzbudzenia potomstwa Elimelekowi i jego synom. Tu odwołam się jeszcze do tego łacińskiego słowa levir, od którego pochodzi nazwa prawo lewiratu. Levir oznacza w języku łacińskim szwagier, a więc to przywołanie tej starożytnej praktyki, gdy najbliższy krewny, tu na przykład mógł to być szwagier, był odpowiedzialny za wzbudzenie synów swojemu zmarłemu bratu, czy też najbliższemu krewnemu, który zmarł bezdzietnie. I tak obie kobiety, Noemi wraz ze swoją synową Moabitką Rut, trafiają do Betlejem. No ale nie mają tam bezpośredniej bliskiej rodziny, przynajmniej na tym etapie historii nie są jeszcze tego świadome. Aby przeżyć, młoda Rut zatrudnia się wraz z innymi pracownicami
Uboza, który tu pojawia nam się jako taki arystokrata wręcz, właściciel ziemski, który ma pola i potrzebuje robotników, którzy zajmują się zbieraniem kłosów, zbieraniem czy po prostu żniwami. Ród trudni się u niego i w ten sposób zapewnia przeżycie i sobie, i swojej teściowej. Pojawiają się tutaj takie bardzo typowe wątki ludowe w naszym opowiadaniu. Autor biblijny stopniowo ukazuje nam prawdę, że Boaz jest tak naprawdę krewnym Noemi, a zatem to on będzie jednym z tych pierwszych pretendentów do tego, aby zrealizować prawo lewiratu, no i można powiedzieć przez to wykupić, odkupić, uratować Noemi oraz jej synową Rut. Przypomnijmy, że w Starym Testamencie wyraźnie jest powiedziane, że krewny nie powinien uchylać się od tego obowiązku, jakim było prawo lewiratu. Gdy przeczytamy sobie dokładnie rozdział 25 Księgi Powtórzonego Prawa, tam jest taki dość mocny fragment, w którym jest wyraźnie powiedziane, że w przypadku, jeżeli ów krewny odmówi prawa lewiratu takiej bezdzietnej wdowie, może ona zdjąć mu sandał, co jest symbolem, nazwijmy to bardzo mocno, pogardy, oraz ma prawo opluć go w twarz. Więc to taki silny fragment, który świadczy o tym, jak ważne było prawo lewiratu, jak ważne było posiadanie potomstwa, które przedłużało pamięć o rodzinie, o rodzicach na kolejne pokolenia. A więc wracając, mamy wyraźną sugestię w tradycji żydowskiej, że krewny nie powinien się od tego obowiązku uchylać. No ale powróćmy jeszcze do naszej Rut. Tu widzimy na pięknym obrazie tę scenę, kiedy Rut po raz pierwszy spotyka Booza, zajmuje się zbieraniem zbóż na jego polu. Spożywa też, jak czytamy, typowy posiłek dla rolników. Booz dostrzega, jak bardzo zaangażowana w swoją pracę jest Rut. I na znak życzliwości wydaje później dyskretną dyspozycję swoim sługom, aby pozostawili na polu zboże, które Rut będzie mogła ze sobą zabrać. Zresztą do tego za chwilę nawiążemy. Takie było prawo, że właśnie dla ubogich zostawiano niezebrane kłosy, aby dało im to możliwość przeżycia. Tu, jak czytamy w księdze biblijnej, Rut udało się zebrać całą efę jęczmienia, co daje nam około 45 kg zboża, a więc całkiem niemałą ilość tego zboża zostawił Booz naszej Rut, nie wiedząc jeszcze, jakie tutaj pokrewieństwo czy powinowactwo ich ze sobą łączy. Rut wolno było bez przeszkód zbierać kłosy na jego polu, no właśnie dlatego, że na to pozwalało starożytne prawo. Właśnie w momencie, kiedy człowiek chciał się schronić pod opiekę Boga Izraela, co oczywiście w tle miało wyrażać jego wiarę w Bożą opatrzność. Właśnie dla takich ludzi powinno zostawiać się zboże na polu. To tak zwane prawo krańca pola, wzdłuż którego zbierano zboże. Ten starożytny zwyczaj, praktykowany jeszcze dziś u niektórych ludów arabskich, nakazywał pozostawienie dla ubogich kłosy, które upadły na ziemię w czasie żniw. A więc nie zbierano tak bardzo skrupulatnie do każdego pojedynczego źdźbła i każdego ziarna. Właśnie zostawiano to, co upadło
dla ubogich. Tu w tej scenie spotkania Rut z Boozem, ona wyraźnie podkreśla swój status cudzoziemki. Odpowiada takimi utartymi zwrotami wyrażącymi jej grzeczność i szacunek wobec Booza. Oczywiście licząc, że ten status gościa pośród Izraelitów no, pozwoli Rut na przeżycie. Kiedy Rut wraca do swojej teściowej, do Noemi, opowiada jej o spotkaniu z Boozem, wtedy prawda wychodzi na jaw. Noemi orientuje się, że oto Booz jest ich krewnym, a więc to on jest tym, którego Biblia hebrajska określi jako Goel. To hebrajskie określenie Goel oznacza dosłownie wybawiciel, ten, który ma ocalić swojego najbliższego krewnego. Różne mogły być sytuacje, w których dochodziło do takiego ocalenia. To, które przywołuje chociażby Księga Kapłańska, za chwilę ten wątek jeszcze rozwinę. Mówi o sytuacji, gdy jakiś Izraelita zmuszony jest do sprzedaży swojej ziemi albo nawet dodania swoich dzieci na służbę niewolniczą właśnie z powodów ekonomicznych, z powodu biedy. Wtedy jego najbliższy krewny staje się takim goelem, wybawicielem, który ma obowiązek wykupić jego długi i w ten sposób uwolnić go chociażby od pracy niewolniczej. To prawo wykupu dotyczyło także ziemi, która została pozbawiona swoich właścicieli. A więc Rut dowiaduje się, że Booz, którego spotkała na polu, to on jest tym bliskim krewnym, to on jest goelem, na którym ciąży nie tylko przywołane przed chwilą przeze mnie prawo wykupu, ale też i to, o czym mówiliśmy wcześniej, prawo lewiratu. To jest taka ciekawa charakterystyka dotycząca Księgi Rut, w której łączą nam się te dwa piękne zwyczaje. Zwyczaj lewiratu, prawo lewiratu i obowiązek wykupu najbliższego krewnego przez owego Goela. I otóż Noemi, dowiedziawszy się o swoim pokrewieństwie z Boozem, planuje teraz scenariusz spotkania. Oczywiście naturalną drogą, kolejnym krokiem jest teraz to, by Rut poślubiła Booza, aby przez to Booz nie tylko wypełnił prawo lewiratu i wzbudził potomstwo synom Noemi, a tak naprawdę jej mężowi Elimelekowi, oraz aby wykupił ich ziemię, aby miały miejsce, gdzie mogłyby, albo inaczej, dałby im możliwość powrotu do swojej rodzimej ziemi. To spotkanie ma odbyć się podczas uroczystego święta, które wtedy się odbywa. To są właśnie te elementy ludowe, które w naszym opowiadaniu się pojawiają. Czyszczenie jęczmienia, było to prawdziwe święto, obchodzono je na klepisku. Piękna wiejska ceremonia. To właśnie tu, podczas tych ceremonii, Noemi planuje, aby doszło do zaślubin między Boozem oraz jej synową Rut. Kiedy echa świątecznej uczty ucichają i wszyscy świętujący usypiają na klepisku, Rut wtedy ukradkiem zbliża się do stóp śpiącego Booza i kładzie się przy nim. O północy Booz się budzi, zauważa kobietę, która, idąc za radą swojej teściowej,
prosi go, aby rozciągnął nad nią kraj swojego płaszcza, aby okrył ją przed nocnym chłodem dla ochrony. Jest to gest bardzo symboliczny, dlatego że w starożytności nie istniały takie instytucje, które rozwinęły się w okresie późniejszym. Mam tu na myśli małżeństwo. Małżeństwo oczywiście istniało jak najbardziej, chcę tu być precyzyjny, natomiast cały sposób zawierania małżeństwa, cała ta ceremonia, no to też jest efekt wielu wieków kształtowania się tradycji, najpierw tradycji izraelskiej, później także tradycji rabinicznej. Możemy tu też myśleć o tradycji późniejszej chrześcijańskiej. Zawieranie małżeństwa, zaślubiny początkowo miały charakter prywatny, rodzinny. No i właśnie ten gest symboliczny, rozciągnięcie brzegu płaszcza nad kobietą, oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko wzięcie jej za żonę. A więc de facto w momencie, kiedy Rut kładzie się obok śpiącego Booza i gdy ten rozciąga nad nią skraj swojego płaszcza, de facto bierze ją właśnie poprzez ten symboliczny gest, bierze ją za żonę. To taki, możemy powiedzieć, substytut za ślubin. I rzeczywiście w tym momencie Booz wygłasza pochwałę kobiety i godzi się na to, aby zostać dla niej owym Goel, a więc dokonującym wykupu. Pojawia się jednak pewna trudność. Otóż możemy z kontekstu wyczytać, że w miejscowości jest jeszcze inny krewny, może nie tyle Rut, co właśnie Noemi, który jest bardziej spokrewniony z jej zmarłym, mówię to o Noemi, z jej zmarłym mężem, a więc to jemu w pierwszym rzędzie przypadałby ów obowiązek wykupu i obowiązek lewiratu. Do rozwiązania tej kwestii za chwilę powrócimy. Booz składa Rut podarunek z wielkiej ilości jęczmienia, to jest 6 miar, i natychmiast przystępuje do usunięcia owej przeszkody, aby mogli no, w pełni cieszyć się swoimi zaślubinami. Udaje się więc do bramy miasta, która w starożytności była miejscem publicznych spotkań, jakby można powiedzieć ratuszem. To tam odbywały się różnego rodzaju czynności, także prawne. I tam właśnie w tym momencie miał przechodzić owy Goel, czyli bliższy krewny zmarłego męża Noemi. To właśnie na nim w pierwszym rzędzie spoczywał obowiązek ożenku z wdową, z bezdzietną wdową, aby zapewnić potomstwo jej mężowi i jej tak naprawdę dziadkowi, bo tu mówimy o dwóch bezdzietnych pokoleniach. Przy 10 urzędowych świadkach, jak dowiadujemy się z opowiadania, wybranych spośród starszyzny i stanowiących Radę Miasta, dochodzi do przedstawienia oferty zakupu pola należącego do męża Noemi. Pole to mogło również interesować owego bliższego krewniaka, bo Os jednak wyraźnie zaznacza, że wykup tej ziemi, którą pozostawili w Betlejem Elimelek i Noemi, związany jest z poślubieniem wdowy. No, wobec takiej propozycji ów Goel, wykupiciel, daje odpowiedź odmowną, w związku z czym ustępuje pierwszeństwa Boozowi. Usankcjonowanie tej decyzji dokonuje się z zastosowaniem bardzo ciekawego gestu, który dla samego autora Księgi Rut jest starożytny. Otóż osoba, która rezygnowała z prawa własności do ziemi,
zdejmowała sandał i przekazywała go drugiej stronie. W obecności świadków ów krewny, którego imienia nie znamy, Biblia nie zapisuje jego tożsamości, nie podaje bliższych informacji na jego temat, przekazuje prawo własności Boozowi. Tu też Booz wypowiada formułę, która jest potwierdzeniem nabycia przez niego praw do pola po jej zmarłym mężu i wcześniej jeszcze zmarłym teściu. Zdjęcie sandała, o którym jest tutaj mowa, czerpie swój sens najprawdopodobniej z tego, że właściciel chodzi po polu w sandałach, a więc do sandała przylega część ziemi, która jest jego własnością. A więc sam też sandał staje się w ten sposób symbolem posiadania. W psalmie 60 czytamy chociażby, że na Edomie Bóg swój but postawi, a więc no, to jednoznaczne wyrażenie, które określa jego władzę nad tym terytorium. W tamtym kontekście bardzo negatywnym, bardzo hańbiącym, ale sam symbol wydaje się tutaj oczywisty. Sandał więc staje się symbolem posiadania. Przekazanie sandała drugiej stronie oznacza rezygnację z prawa własności do ziemi. No i w taki to sposób to właśnie Booz staje się pełnoprawnym goelem, który może nie tylko wykupić ziemię, która należy do rodziny Noemi i Rut, no i może zrealizować prawo lewiratu, a więc może usankcjonować już zawarte de facto małżeństwo, mówiliśmy o tym symbolicznym geście przed chwilą, może je usankcjonować i stać się pełnoprawnym mężem, mężem Rut. Cała historia kończy się radosnym błogosławieństwem pod adresem Noemi, że oto udało się naszej teściowej zapobiec zgubie, wyginięciu rodu. Pojawia się też informacja, że to małżeństwo Booza i Rut przyniesie owoc, którym będzie Obed. Imię to oznacza dosłownie sługa. I następnie dowiadujemy się, że Obed był ojcem Jessego, a Jesse, jak wiemy z historii biblijnej, był ojcem Dawida. W taki to oto sposób autor biblijny ujawnia przed nami drugi ważny cel napisania tej księgi. Otóż wpisuje historię Rut i Booza w rodowód patriarchów, bo otóż Booz staje się w ten sposób pradziadkiem Dawida, który urodził się w Betlejem. A sama Rut, cudzoziemka, moabitka, która się stała duchowo doskonałą Żydówką, wpisuje się w genealogię samego króla Dawida. Rut i Booz zostają ukazani jako przodkowie Dawida, a więc także Mesjasza, czyli tego potomka oczekiwanego po Dawidzie, który wyzwoli i wybawi swój lud. Warto przywołać tutaj Ewangelię według świętego Mateusza i genealogię Jezusa, która wspomina także Rut pośród przodków Jezusa. Obok dwóch innych kobiet, czy trzech innych kobiet, Tamar, matki Peresa, Rahab, nierządnicy, oraz Batrzeby, byłej żony Uriasza, a późniejszej żony Dawida. No i oczywiście w tym pochodzie, w tym gronie kobiet, które wpisują się w rodowód Jezusa, jest wpisana także Maryja, żona Józefa i matka
Jezusa. A więc możemy w sensie teologicznym powiedzieć, że Rut w jakimś sensie jest tutaj także pewną figurą, figurą maryjną. Tak pięknie ukazuje nam się ta Boża opatrzność, która czuwa nad Noemi, nie pozwala, by jej ani jej rodowi stała się jakakolwiek krzywda. Opiekuje się nią zarówno, gdy przebywa w swojej rodzinnej ziemi, w Betlejem, wtedy też, gdy udaje się na emigrację do Moabu, gdzie przebywa wśród, możemy powiedzieć, obcych, gdy to ona staje się cudzoziemką. Bóg nad nią czuwa i pozwala jej powrócić do swojej rodzinnej ziemi i tam tak prowadzi losami jej i jej synowej. Także ziemia, którą wcześniej pozostawiła, wraca do jej własności. A Rut, linia rodowa zostaje kontynuowana, wzbudzona ponownie dzięki prawie lewiratu. Tu też bardzo ciekawy wątek, za chwilę go rozwinę, że jak Noemi była cudzoziemką najpierw w Moabie, tak teraz Moabitka Rut staje się cudzoziemką w ziemi Izraela, ale ponieważ przyjmuje wiarę w Boga Jahwe, przyjmuje wiarę Izraelitów, staje się też obrazem bardzo silnym, dydaktycznym, że nie ma tutaj czy nie musi być żadnego napięcia między Izraelitami, rodzimymi mieszkańcami Judei, a obcymi, którzy w momencie, gdy przyjmą wiarę w Boga, stają się, można powiedzieć, także ich braćmi. To będzie też kontekst silnej polemiki w odniesieniu do małżeństw mieszanych. O tym za chwilę też powiem. Księga Rut jest takim bardzo ważnym głosem, który pokazuje nam, że małżeństwa mieszane nie muszą stanowić zagrożenia dla czystości wiary, jak by chciał chociażby prorok, może nie tyle prorok, Ezdrasz i Nehemiasz, chociaż tu proroka można przywołać, proroka Ezechiela z kolei, on też się krytycznie wypowiada na temat małżeństw mieszanych. Księga pokazuje nam, że także poganin, moabita, obcy może przyjąć wiarę Izraela i w ten sposób wpisać się w tę piękną kulturę biblijnego Izraela. Zanim przejdziemy do jeszcze kilku kwestii takich historyczno-kulturowych związanych z Księgą Rut, chciałbym dopowiedzieć, zapomniałam na początku o tym wspomnieć, że Księga Rut jest bardzo ważną księgą liturgiczną w tradycji żydowskiej. Jest to księga należąca do tak zwanych zwojów świątecznych, do pięciu Megill Lot. Odczytywana jest przy okazji pięćdziesiątnica, więc święta tygodni. Już niedługo przecież będziemy i my mieli w naszej liturgii zesłanie Ducha Świętego, święto pięćdziesiątnicy. Gdy chodzi o tradycję żydowską, to jest właśnie ten dzień, kiedy czyta się Księgę Rut, chociażby ze względu na jej ten taki ludowy i rolniczy charakter, tak, przywołanie tu zbioru zbóż, przywołuje kontekst zbiorów, w który z kolei wpisuje się bardzo mocno święto tygodni, czyli pięćdziesiątnica. Chciałbym przywołać teraz kilka takich wątków tematycznych, które w naszej księdze się przewijają. Znamy ogólne przesłanie, ogólne orędzie Księgi Rut. Poznaliśmy historię Moabitki Rut, jej małżeństwa z Boozem, tego, że stali się pradziadkami Jezusa, Boże, pradziadkami Dawida,
Dawida, wpisując się w genealogię Jezusa, przepraszam Państwa za przejęzyczenie, i jak ta Boża opatrzność całą tę rodzinę prowadzi. Jest też kilka takich ciekawych elementów właśnie historyczno-kulturowych, na które teraz chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna dotycząca ziemi. To kwestia wieśniaków i ich stosunków do ziemi. Otóż sam początek Księgi Rut już kilkakrotnie zwraca naszą uwagę na warunki życia we wioskach. Było to najpierw Betlejem, a później Moab. Wieśniacy w okolicach Betlejem, no niestety, byli skazani na pewne trudności żywnościowe ze względu na panujący tam klimat. Moab natomiast ukazany jest jako kraina żyzna, gdzie takich problemów nie ma. Klęska suszy zmusza więc rodzinę Elimeleka do emigracji. Gdy Noemi i Rut wracają do swojego kraju same, bez mężów, tu po raz kolejny opowiadanie skupia się na tych warunkach życia społecznego w Betlejem, ukazując trudną relację między właścicielami ziemi a zależnymi od nich wieśniakami. Biedni mieli prawo do zbierania kłosów, słyszeliśmy o tym. Prawo przywołane w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 19. No ale jaka była rzeczywistość, to możemy się domyślać. Księga Rut pokazuje nam bardzo pozytywny przykład realizacji tego prawa, ale możemy domyślać się, że nie zawsze i nie wszyscy właściciele ziemscy zostawiali owo zboże niezebrane na swoich polach, aby mogli z niego korzystać biedni. Pismo Święte często przywołuje trudne sytuacje społeczne związane z pewnym wykorzystaniem, przemocą czy wręcz pogardą wobec wdów, obcych, biednych. Oczywiście te sytuacje stają się powodem do bardzo silnej krytyki. Tu możemy przywołać chociażby proroka Amosa, proroka Ozeasza, którzy są takimi wielkimi obrońcami Bożej sprawiedliwości. Bronią wdowy, biednego, bronią także dzieci, które są pozostawione bez rodziców. Z tą sytuacją nie mamy do czynienia w Księdze Rut. Tu mamy pokazany obraz bardzo pozytywny, który dla nas również jest takim mocnym pouczeniem o charakterze dydaktycznym. Zachowanie Booza bowiem pokazuje go jako odpowiedzialnego właściciela ziemskiego, który umożliwia Rut przeżycie. Oczywiście myślimy także o Noemi. Odnośnie do tej płaszczyzny należy też przywołać jeszcze raz to prawo wykupu. Otóż idea odkupienia i uwolnienia zajmuje centralne miejsce w Księdze Rut. Ten rdzeń Gaal jest przywołany aż 22 razy w Księdze Rut, a zatem ten wybawca był zobowiązany do pomocy krewnemu, który na przykład, tu przywołajmy Księgę Kapłańską, rozdział 25, na przykład stał się niewolnikiem z powodu biedy lub dawał też prawo owemu wybawcy do odkupienia ziemi, który tamten sprzedał z biedy. Owo prawo wykupu wydaje się, że było normalną praktyką, której celem było zachowanie rodzinnej solidarności. Tu możemy przywołać fragment z Księgi proroka Jeremiasza, rozdział 32, wersety 7 i 8. A więc Księga Rut pokazuje nam pozytywny obraz relacji między wieśniakami a właścicielami ziemi. W to też wpisuje się prawo krańca pola, czyli
prawo biednych do zbierania kłosów pozostawionych na polu, wyraz solidarności ze słabszymi, z biednymi, oraz ten trzeci element, czyli prawo wykupu, prawo odkupienia ziemi, jeżeli zostało ono sprzedane, na przykład z biedy. Tu mamy taką sytuację. Elimelek z Noemi pozostawili swoją ziemię w Betlejem, udając się na emigrację do Moabu. Oczywiście to była emigracja, możemy powiedzieć, zarobkowa, ekonomiczna z powodu głodu. Teraz, kiedy Noemi wraca do swojej rodzimej ziemi, dzięki wybawcy, owemu Goelowi, może owa ziemia, którą utraciła, powrócić znów do jej rąk. Druga płaszczyzna, już częściowo przeze mnie przywołana, to relacja z obcymi. Otóż, jak kilkakrotnie podkreśliłem, Rut jest Moabitką, a więc jest przedstawiona jako obca, chociaż jak widzimy, jest bardzo silnie związana ze swoją teściową. Nie chce, jak jej druga szwagierka, opuścić teściowej. Orpa odchodzi, widzieliśmy to. Rut natomiast chce z Noemi pozostać. Owo przywiązanie Moabitki do Rut, do Noemi Izraelitki, nabiera w naszym opowiadaniu właśnie znaczenia duchowego. Nacisk na obce pochodzenie Rut skłania nas ku temu, by w sytuacji zobrazowanej w Księdze Rut traktować małżeństwo z obcymi jako kwestię wysoce problematyczną. Tu Księga Rut zabiera, możemy powiedzieć, pozytywny głos w dyskusji na temat małżeństw obcych. Przytoczone przeze mnie wcześniej księgi Ezdrasza i Nechemiasza wypowiadają się bardzo negatywnie na temat tej praktyki. Księga Rut natomiast pokazuje, że małżeństwo mieszane może też być szansą, że jest, może być także wartością pozytywną, gdzie osoba obca, pochodząca spoza Izraela, ale przyjmująca wiarę w Boga Jahwe, no może wpisać się też w plany Bożej opatrzności, co widzimy oczywiście najpierw w genealogii Dawida, a później patrząc szerzej w genealogii Jezusa. Patrząc właśnie na tę kwestię małżeństw obcych, część biblistów sugeruje, że Księga Rut powstała nie w bardzo zamierzchłych czasach, a więc w okresie sędziów, wtedy kiedy byśmy mieli do czynienia z tą sytuacją, zanim powstało Królestwo Dawida, zanim pojawiła się monarchia w Izraelu, a więc w tym okresie XI wieku, kiedy Izraelem rządzili tak zwani sędziowie, czyli charyzmatyczni przywódcy, którzy z danych pokoleń Izraela byli powoływani przez Boga do ochrony ludu przed atakami na przykład ze strony Filistynów, czy Madianitów, czy jakichkolwiek innych ludów. To jest ta historia, jeżeli patrzymy pod uwagę opowiadanie jako wprowadzenie do rządów Dawida, do treści, o których opowiadają nam księgi Samuela. Natomiast właśnie patrząc na te szczegóły, chociażby na relacje do małżeństw mieszanych, Księga Rut pewnie, gdy chodzi o jej kompozycję, o okres, kiedy została napisana, umieścilibyśmy w okresie powygnaniowym. Wtedy, kiedy ten temat właśnie był bardzo żywo dyskutowany, były głosy bardzo krytyczne, negatywne, które odrzucały możliwość małżeństw mieszanych w Izraelu. Tu raz jeszcze przytoczę Ezdrasz, Nechemiasz, także Ezechiel się wypowiada negatywnie na ten temat. Rut, Księga Rut natomiast byłaby tym pozytywnym obrazem, który pokazuje, że małżeństwa mieszane są wartością i nie trzeba ich
odrzucać. Bo to właśnie, jak widzimy w naszej księdze, życie Izraelitki Noemi zostaje ocalone nie dzięki komuś innemu, tylko właśnie dzięki obcej Moabitce Rut. A przecież Moab i Izrael były to kraje, które no, toczyły ze sobą różnego rodzaju spory. W Biblii są często ukazywane jako wrogie sobie narody. Tutaj natomiast Rut opiera się na solidarności klanowej i ukazana jest jak najbardziej pozytywnie. No i wreszcie trzecia płaszczyzna dydaktyczna, trzecia płaszczyzna, na której możemy odczytać przesłanie, orędzie Księgi Rut, to jest kwestia małżeństwa. Przywołaliśmy już prawo lewiratu. Wiemy, że jest to praktyka, tradycja bardzo silnie obecna w Księdze Rut, ma tu swoje szczególne znaczenie, ale jeżeli chcemy skontekstualizować ową praktykę, to sugerujące nam źródła starożytne, czy źródła starożytne sugerują nam, że nie była to zbyt popularna praktyka w Izraelu. Bo otóż ten, który poślubiał żonę swojego zmarłego brata, de facto nie miał z tego wielkiego pożytku, gdyż celem lewiratu było zapewnienie potomstwa jego zmarłemu bratu w celu zapewnienia dziedziczenia dóbr jego brata, a nie swoich własnych. Więc była to, zresztą widzimy to w naszej księdze, ten, który ma prawo pierwokupu ziemi, ów bezimienny krewny Noemi, odrzuca prawo do ziemi, czy rezygnuje z prawa do ziemi, w momencie, gdy dowiaduje się, że jest to związane z koniecznością ożenku z wdową. A więc widzimy, że no niekoniecznie musiała być to praktyka jakoś entuzjastycznie przyjmowana w starożytnym Izraelu. No chociażby dlatego, że nie przynosiła, jak powiedziałem, takiego bezpośredniego pożytku samemu zainteresowanemu. W naszej historii oczywiście sytuacja jest nieco inna, dlatego że oprócz prawa lewiratu w grę wchodzi także owo prawo wyzwolenia, odkupienia, które wiąże się także z prawem do ziemi, którą można przejąć po zmarłym Elimeleku. Jak powiedziałem, to jedyna księga, jedyny przypadek w Starym Testamencie, kiedy mamy do czynienia z połączeniem tych dwóch płaszczyzn. A więc Boaz z jednej strony ukazuje nam się jako ten, który realizuje prawo lewiratu, bierze Rut za żonę po to, aby wzbudzić potomstwo jej mężowi, a tak naprawdę jej teściowi, Elimelekowi. No i dzięki temu też dokonuje się wykup ziemi, co też stanowi takie bardzo konkretne tło ekonomiczne, dzięki któremu Noemi i Rut no, mogą powrócić do swojej rodzinnej ziemi. Jest jeszcze kilka ciekawych kwestii, które już zostały przeze mnie wspomniane. To chociażby rola bramy. Dzisiaj dla nas żyjących współcześnie brama no to nic innego jak po prostu pewna przestrzeń, poprzez którą wchodzi się czy do miasta, czy na podwórko, gdzie przechodzi się z jednej przestrzeni w drugą. Po prostu przejście. W starożytności natomiast brama stanowiła nie tylko miejsce, ale była wręcz instytucją. Bramę starożytną można porównać do połączenia centrum handlowego z sądem, z urzędem pracy i pewnie jeszcze z rynkiem, z targowiskiem. To połączenie kilku
różnych rzeczywistości, i handlu, i sądu, bo właśnie w bramach odbywały się rozprawy sądowe, to też miejsce wymiany handlowej, to też idealne miejsce do rozpatrywania właśnie takich przypadków jak ten. Chodzi tu oczywiście o prawo pierwokupu ziemi i tak naprawdę zrzeczenie się tego prawa przez Goela wobec czy na rzecz Booza. Ten starożytny zwyczaj, o którym mówiliśmy sobie, zdjęcie sandała i przekazanie go Boozowi, piękny zwyczaj. Widzimy, że autor biblijny już żyje w czasach, gdzie ten zwyczaj nie był do końca rozumiany, ani nie był nawet może stosowany, dlatego że bardzo szczegółowo go wyjaśnia. Tak możemy domyślać się, że gdyby tekst Księgi Rut był spisany w czasach, w których ten zwyczaj był na porządku dziennym, no, wtedy autor biblijny nie opisywałby go właśnie tak szczegółowo, no bo zakładałby, że jego czytelnik dokładnie wie, o czym tu jest mowa. To, że podaje go ze szczegółami, sugeruje, że autor biblijny żyje w czasach, w których ów zwyczaj już nie jest stosowany, albo po prostu może po prostu wyewoluował jakiś inny zwyczaj. I na koniec, moi drodzy, bo zbliżamy się już powoli do końca naszego wykładu, chciałbym odwołać się do imion, które w Księdze Rut są bardzo ważne, pełnią ważną rolę symboliczną. Nie każde imię jest dosłownie jakoś wyjaśnione, ale no jesteśmy w stanie na podstawie także kontekstu księgi bardzo ciekawej kontekstualizacji tych imion dokonać. I tak, imię teścia Rut, a więc męża Noemi, to Elimelech. To określenie oznacza dosłownie: mój Bóg jest królem. Piękne imię izraelskie, które wyraża też wiarę Elimelecha i Noemi w to, że Bóg jest królem. Z kolei imię Noemi, tu nie mamy jasności, gdy chodzi o źródłosłów tego imienia. Niektórzy wywodzą go od rdzenia oznaczającego bycie rozkosznym, bycie kochanym. Zwróćmy uwagę na imiona, które noszą synowie Noemi i Elimelecha. Według naszej historii umierają oni bezdzietnie. W sposób symboliczny oddają to także ich imiona, bo Machlon nawiązuje do rdzenia, który oznacza być słabym, być chorym. Natomiast Kilion odnosi się do rdzenia, który oznacza zakończyć, osiągnąć cel, a więc oznacza coś zniweczonego, zakończonego niepomyślnie, o, jeżeli tak mogę się wyrazić. A więc w tych imionach widzimy też i zawartą symbolicznie historię, pewną porażkę, bezdzietność Machlona i Kiliona. Przywołana już przeze mnie Orpa, jej imię bibliści wywodzą od hebrajskiego słowa oref, który oznacza kark. A więc przywołuje na myśl tą scenę, kiedy Orpa odwraca się do swojej teściowej plecami, dosłownie właśnie byśmy powiedzieli karkiem, i wraca do swojej ziemi, wraca do, czy pozostaje w Moabie, wraca do swojej rodziny, do swojego klanu, a tylko Rut zostaje przy swojej teściowej. O właśnie, piękny obraz, który tę scenę przedstawia. Samo imię Rut, tu też nie ma zgody wśród badaczy. Niektórzy wywodzą rdzeń tego imienia od tego, który oznacza być przyjacielem. Niektórzy wywodzą od innego rdzenia, który oznacza być chłodnym, a może też być
pocieszony. No, widzimy tutaj wieloznaczność tego imienia. Bardzo ciekawym imieniem określany, ciekawe znaczenie jest imienia Booz. Otóż słowo Oz to po hebrajsku siła. Booz, jeżeli rozdzielimy to na dwa słowa, może dosłownie oznaczać w nim jest siła. A więc kolejne takie bardzo symboliczne wyjaśnienie tego imienia. W nim, w Boozie właśnie jest siła. On staje się tym lewirem, który ocala Rut i Noemi, który także jest Goelem, czyli wykupuje ich prawo do ziemi. No i syn, który rodzi się z tak cudownie zawartego małżeństwa, Obed, oznacza po prostu sługa. Ten, który służy. Widzimy więc wielką genealogię, wielką symbolikę, która jest zawarta w tych imionach. No i na sam koniec zwróćmy raz jeszcze uwagę na zakończenie. Księga Rut zatrzymuje się tu nad genealogią Dawida. Takie rozwiązanie akcji może się wydawać dla nas zaskakujące, gdy się je zestawi chociażby z sytuacją początkową w fabule opowiadania, bo przecież mamy mowę o klęsce suszy, o śmierci męża Noemi. Tutaj jednak właśnie finał historii obu kobiet jest prawdziwym rozwiązaniem ich trudnej sytuacji, gdy oczywiście zwróci się także na uwagę warunki społeczne kobiet w starożytnym Izraelu, bo przecież pochodzenie przechodzi na potomków po linii męskiej. A więc dzięki staraniom Noemi, dzięki też otwartości Moabitki Rut, która staje się prawdziwą też Izraelitką, jest możliwe przedłużenie linii rodowej Elimeleka i synów, i jego synów. W to wpisuje się także Rut, w to wpisuje się także Booz, stają się pradziadkami króla Dawida. A więc podsumowując, możemy powiedzieć, że genealogia Dawida została ugruntowana dzięki wyborowi Rut, dzięki jej odwadze, dzięki jej wytrwałości, dzięki też Bożej opatrzności, której dała się nieustannie prowadzić także Noemi. Pod tym względem myślę, że słusznie możemy Księgę Rut nazwać księgą mądrościową, księgą dydaktyczną, bo tu nie chodzi tylko o historię, o odwołanie się do tych czasów przeddawidowych, o stworzenie pewnego kontekstu narodzin monarchii, przedstawienie historii dotyczącej przodków Dawida, bo to byłby wątek, powiedzmy, czysto historyczny. Tu w naszej opowieści najbardziej liczy się owo przesłanie, orędzie dydaktyczne. A więc piękna nauka także i dla nas, abyśmy w naszym życiu dawali się Panu Bogu poprowadzić, abyśmy odnajdywali ślady Jego obecności i Jego opatrzność w każdej, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Tak jak widzimy Jego działanie w życiu Elimeleka, Noemi i później Moabitek, Rut i Orpy, widzimy, że Pan Bóg nie pozwala, aby Jego ludowi stała się krzywda, nie pozostawia ich na pastwę losu i widzimy, jak krok po kroku przeprowadza ich od jednych etapów do drugich, zapewniając też pomyślność temu, który w nim pokłada nadzieję. No, piękne pouczenie, które możemy, każdy z nas może odnieść to do własnego życia.
Także dzisiaj w kontekście także i naszych dzisiejszych problemów społecznych możemy myśleć tu o wymiarze i ogólnoświatowym, i europejskim. Owy głos Księgi Rut, gdy chodzi o relacje z obcymi, też wydaje się być tutaj bardzo ważny. Zachęcam wszystkich, drodzy Państwo, do tego, żeby przeczytać Księgę Rut w całości. To jest zaledwie 4 rozdziały, a więc bardzo krótka księga. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze uwagi pomogą Wam odnaleźć na nowo, odkryć piękno tej księgi i zakochać się w tej pięknej historii i odnieść ją następnie do swojego własnego życia. Nasz wykład nieubłaganie zdążył do swojego kresu. Pragnę bardzo serdecznie Państwu podziękować za uwagę, za Waszą obecność. Pozdrawiam Was wszystkich najserdeczniej ksiądz dr Krzysztof Kinowski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do zobaczenia, drodzy Państwo, na kolejnych wykładach z cyklu telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i szczęść Boże.